Państwu Państwa zaproszę. Wykład poprowadzi pani magister Agnieszka Fus, wykładowca Katedry i Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. W pierwszej kolejności chciałam bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie na tegoroczne sympozjum. I proszę Państwa, wyświetla nam się bardzo dobrze. Proszę Państwa, skoro już po tej przerwie jesteśmy w miarę, mam nadzieję, zrelaksowani, to spróbujemy zastanowić się tak naprawdę, skąd się bierze stres, czy my w ogóle, a jeżeli tak, to w jaki sposób z takim stresem możemy sobie radzić. No, napotykamy tutaj już pierwszy problem z tego względu, że nie ma tak naprawdę jednej, jedynej dostępnej definicji stresu. My taki stres możemy oczywiście definiować jako bodziec, czyli wszelkie siły takie zewnętrzne, na których działanie my będziemy narażeni. Stres może być również definiowany oczywiście jako reakcja, czyli wszelkie nasze odczucia wewnętrzne, różne nieprzyjemne myśli, z którymi my musimy się zmierzyć właśnie po narażeniu na taką sytuację stresową. Natomiast zdecydowanie najczęściej stres będzie definiowany jako relacja. I tu, proszę Państwa, dochodzimy do tak zwanej transakcyjnej teorii stresu. Relacja, czyli relacja między nami a otoczeniem. Z tym, że my to otoczenie w takiej sytuacji stresowej oczywiście będziemy odbierali jako takie, które zagraża naszemu dobrostanowi, w jakiś sposób udaremnia cele, które sobie założyliśmy wcześniej, albo przynajmniej w dość dużym stopniu będzie utrudniała osiągnięcie takich celów. I to nie jest, proszę Państwa, tak, że tylko i wyłącznie otoczenie będzie miało na nas wpływ. My również na to otoczenie będziemy oddziaływać. W każdej takiej sytuacji stresowej my możemy mówić o tak zwanej transakcji, czyli możemy taką sytuację ocenić jako neutralną, czyli taką, która nie ma dla nas znaczenia. Może ona oczywiście być sprzyjająco pozytywna lub niestety w znaczeniu takim już negatywnym stresująca. I w momencie, kiedy ocenimy taką relację między nami a otoczeniem jako stresującą, taką negatywną, w naszej ocenie pierwotnej, to dokonujemy również oceny wtórnej. Czyli w jaki sposób my z taką zaistniałą sytuacją jesteśmy sobie w stanie poradzić. I w tej transakcji my jesteśmy jakby jedną całością razem z całym kontekstem sytuacyjnym, w którym się znajdujemy. Natomiast nie mniej ważne jest to, w jaki sposób my jesteśmy i czy w ogóle sobie w stanie poradzić właśnie z taką sytuacją stresową. Skoro mówimy o sytuacjach stresowych, czyli właśnie o takich stresorach, to mamy tutaj bardzo dużą ilość kryteriów, na podstawie których możemy te stresory podzielić. I poza takim ogólnym czy obiektywnym znaczeniem właśnie takich stresorów, my dokonujemy też oceny subiektywnej. Czyli jak ten stresor będzie się prezentował z naszego punktu widzenia. I o ile w przypadku tych stresorów fizykalnych te oceny obydwie są tożsame, zarówno ta subiektywna, jak i obiektywna, tak w przypadku psychicznych już niekoniecznie. Z tego względu, że tutaj bardzo ważną rolę odgrywają nasze doświadczenia, wszystko to, co przeżyliśmy wcześniej. I o tym też w dalszej części prezentacji będę mówić. I bardzo często, ja zresztą też od swoich studentów słyszę, że stres to jest nasz wróg i zawsze proszę o doprecyzowanie, bo proszę Państwa, nie zawsze tak jest, tak wcale nie musi być, bo jeżeli stres tutaj będziemy rozumieli w znaczeniu takiego eustresu, to on zdecydowanie naszym wrogiem nie jest, wręcz przeciwnie, dlatego że mobilizuje nas do działania, jest taką mobilizacją do tego, żeby chociażby pokazać się na przykład z lepszej strony, pokazać, jak my to mówimy, na co nas stać. Stąd też dużo lepiej jest wszelkie potencjalne przeszkody odbierać nie jako zagrożenie, tylko jako wyzwanie, że przecież dam radę, kto jak nie ja, jak nie my. Stres oczywiście może być szkodliwy, ale w znaczeniu takiego dystresu, kiedy faktycznie trwa zbyt długo, przebiega ze zbyt dużą intensywnością, powodując taką destrukcję w naszym organizmie, taki stan wyczerpania. Tego stresu takiego w takim znaczeniu z pewnością byśmy przeżyć nie chcieli. I skoro już mówimy o działaniu na nas takich stresorów,
to w takiej typowej reakcji stresowej możemy wyróżnić trzy stadia. Pierwszym jest stadium alarmowe, czyli takie stadium, w którym możemy mówić o zmobilizowaniu sił naszego organizmu po działaniu czynnika szkodliwego. I w obrębie tego stadia wyróżniamy dwie fazy. Pierwsza jest to taka faza, w której ten czynnik faktycznie działa na nas, ten stresor, w sposób bezpośredni. Taka faza szoku, bardzo często tak to określamy. I jeśli chodzi o te symptomy fizjologiczne, które temu towarzyszą, no to z całą pewnością może być to obniżone ciśnienie tętnicze chociażby, czy obniżona temperatura ciała. Natomiast druga faza w tym stadium alarmowym to jest faza przeciwdziałania temu szokowi, czyli efekty fizjologiczne dokładnie odwrotne, wzrost temperatury ciała i wzrost ciśnienia tętniczego, dlatego że z tym szokiem, w którym możemy powiedzieć, że jesteśmy pod wpływem działania takiego stresora, nasz organizm musi sobie poradzić. I w końcu mamy stadium odporności, z tym, że też nie wygląda tutaj to tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. Tutaj organizm już względnie dobrze będzie przystosowany i względnie dobrze radzi sobie z taką sytuacją stresową, ale tylko pod warunkiem, że mówimy o tych czynnikach, które już działają jakiś czas, tych czynnikach stresowych. Gorsza sytuacja jest właśnie z tymi czynnikami, które nie były szkodliwe, natomiast teraz są. Tutaj już no, nie możemy użyć określenia, że nasz organizm jest względnie dobrze do tego przystosowany. I trzecie stadium, w którym z całą pewnością nikt z nas nie chciałby się znaleźć i jest to bardzo niekorzystne dla naszego organizmu, jest stadium wyczerpania. I to właśnie to stadium następuje wtedy, kiedy ten czynnik stresowy będzie działał zbyt długo, zbyt intensywnie. I proszę Państwa, tak naprawdę nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę, czym, jakie to ma dla nas skutki, czym to skutkuje, zwłaszcza długoterminowo. Z tego powodu, że poza takimi reakcjami fizjologicznymi, często mówi się, że z tego stresu to ja już nawet spać nie potrafię, dochodzimy też do takiego stanu patologicznego tkanek, od oczywiście łysienia plackowatego po owrzodzenie narządów, od żołądka przez jelita, co już oczywiście jest z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszego organizmu bardzo niekorzystne. I proszę Państwa, skoro już wiemy nieco na ten temat, jakie te skutki będzie miał stres na nasz organizm, to dobrze byłoby się też zastanowić, czy my coś w ogóle z tym możemy zrobić, czy się stresujemy i to już jest całkowicie koniec i taki jest nasz los. No nie jest i też byłoby dla nas bardzo korzystne, żebyśmy jakoś sobie z tym stresem potrafili poradzić. Często się mówi, że swojego wroga trzeba poznać. Tak jest najlepiej wtedy z nim walczyć. Mówimy o stresie jako wrogu, ale tylko i wyłącznie o tym dystresie, czyli takim już stresie o wyniszczającym działaniu. Czyli poznajemy tego potencjalnego wroga, zdobywamy informacje, które nam pomogą rozwiązać ten problem, który źródłem takiego stresu z pewnością jest. Wszystkie te informacje czy jakieś doświadczenia pomogą nam ten problem rozwiązać. Możemy też iść zupełnie w drugą stronę, to znaczy możemy się całkiem powstrzymywać od jakiegokolwiek działania. Czasem też mówimy, że brak aktywności jest najlepszą formą aktywności w danym momencie i tak czasem faktycznie jest. Natomiast zdecydowanie częściej można wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu podjąć jakąś aktywność, żeby problem rozwiązać. Możemy też mówić o procesach intrapsychicznych, czyli takich wszystkich procesach poznawczych. Często od studentów słyszę, ja mówię, to dlaczego się pan nie nauczył? No bo w zasadzie miałem mieszkanie do posprzątania, jeszcze ugotowałem obiad na dwa dni, bo już później mi się nie chce. No ja mówię, czyli pan po prostu pustynię sprzątał, a później się uczył, tylko nie starczyło czasu. To też tak bywa. Spychanie jakby rozwiązania ewentualnego problemu, czy na przykład nauki do egzaminu, do sprawdzianu w przypadku uczniów do ostatniego momentu, dlatego że na pewno jest to źródło stresu dla nas też, dla uczniów przede wszystkim. I proszę Państwa, dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę mogą być dwie osoby poddane działaniu tego samego stresora, ale każda z nich będzie reagowała inaczej i nawet jeżeli ten stresor będzie działał długotrwało, to skutki zarówno fizjologiczne, jak i takie typowo neurobiologiczne mogą być zupełnie inne.
Z tego też względu dość intensywnie dzisiaj bada się właśnie taki związek między psychiką a tym, w jakim stopniu dana osoba będzie odporna na stres. Czyli innymi słowy, jak bardzo będzie na taki stres podatna. I nawet wyróżniono taką osobowość silną immunologicznie. Mówimy tutaj o takich cechach, które osoba musi mieć, żeby ta podatność na stres z całą pewnością była mniejsza. Przede wszystkim do takich cech na pewno należy wrażliwość na sygnały wewnętrzne, czyli sygnały, które będą docierały do nas z naszego organizmu. Bo po pierwsze trzeba w ogóle mieć świadomość, że takie sygnały są. Dobrze byłoby je też wiedzieć, w którym momencie nasz organizm takie sygnały wysyła i móc je w odpowiednim stopniu zinterpretować. Czyli jeżeli jesteśmy zmęczeni, zwłaszcza tak już permanentnie, to wcale nie przechodzi przez panią iluś godzin, to mamy taki sygnał, że jednak zaczyna się coś dziać i wcale nie jest to jakby taki skutek, którego byśmy oczekiwali. Poza tym do tej osobowości silnej immunologicznie tutaj musimy też uwzględnić, że takie osoby, które mają świadomość, że coś w swoim życiu mogą zmienić, że to od nich zależy i tak naprawdę one w głównej mierze mają na to wpływ, na pewno to się też przydaje. Stopień zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków, to, że nie zawsze wszystko jesteśmy sami w stanie zrobić, współpraca czasem naprawdę się opłaca, różnie to bywa, natomiast też musimy mieć tego świadomość. Z punktu widzenia właśnie tej psychoimmunologii dobrze byłoby wiedzieć w ogóle, że takie cechy z całą pewnością zwiększają naszą odporność na ten stres i być może w jakiś sposób spróbować je u siebie wypracować, żeby ten stres nie miał takiego destrukcyjnego działania na nas samych. I skoro już wiemy, jak to działa tak z fizjologicznego punktu widzenia, to też nie możemy zapomnieć o neurobiologii, neurofizjologii. Co się dzieje w naszym organizmie, kiedy my jesteśmy narażeni na działanie takich czynników stresowych? Powinniśmy tutaj uwzględnić takie dwa układy. Pierwszy z nich to będzie układ, już tak wchodząc w szczegóły, współczulno-nadnerczowy, a drugi to będzie układ, tak zwana oś HPA, czyli układ podwzgórze przysadka nadnercze. Pierwszy z tych układów będzie działał w zasadzie już w pierwszej minucie tej reakcji stresowej i celem jego działania, czy celem jego aktywacji będzie oczywiście jak najszybsze, takie płynne rozwiązanie tego problemu, który dla nas jest źródłem stresu. Z kolei drugi będzie działał z takim około 30-minutowym opóźnieniem, ale z całą pewnością efekty jego działania będą dużo trwalsze. I zacznę od tego pierwszego układu współczulno-nadnerczowego, bo proszę Państwa, w momencie, kiedy my jesteśmy narażeni na działanie takiego stresora, to do krwiobiegu będą uwalniane chociażby adrenalina czy noradrenalina, czyli związki o bardzo wdzięcznej nazwie katecholaminy. I w momencie, kiedy one do krwiobiegu zostaną uwolnione, to poprzez receptory adrenergiczne będą oddziaływały na nasze organy, co pomaga wprowadzić nasz organizm w stan takiej gotowości do poradzenia sobie z tą sytuacją stresową, w której obecnie się znaleźliśmy. I pobudzenie właśnie takich receptorów, poza tym, że powoduje przyspieszenie chociażby akcji serca, to też rozszerzenie, ale naczyń mięśni szkieletowych, bo w przypadku naczyń skóry czy przewodu pokarmowego jest dokładnie odwrotnie. Celem jakby tych wszystkich działań będzie lepsze ukrwienie zarówno mózgu, jak i mięśni w naszym przypadku. Z kolei ten układ podwzgórze przysadka nadnercze jest nazywany tak zwaną osią stresu. Dlaczego? No właśnie dlatego, że będzie przygotowywał organizm do funkcjonowania w takiej sytuacji stresowej, w której my w danym momencie się znajdujemy. Ten cały mechanizm reakcji stresowej musi być oczywiście pod kontrolą i jego intensywność również musi być kontrolowana, bo jeżeli ta reakcja byłaby zbyt intensywna, to niestety ma działanie destrukcyjne. I proszę Państwa, adrenalina, czyli właśnie ta katecholamina, w momencie, kiedy jej wydzielanie będzie zwiększone, będzie na wyższym poziomie, powoduje aktywację chociażby glikogenolizy w wątrobie. No, dlatego, że wtedy stężenie glukozy we krwi się zwiększa, a my w tej sytuacji stresowej z czegoś energię musimy czerpać. Jest nam to niezbędnie potrzebne.
Natomiast nie wolno tutaj zapominać też o takim hormonie stresu, który nazywa się kortykoliberyną. I w sytuacji stresowej ta kortykoliberyna będzie transportowana do krążenia wrotnego przysadki. I w momencie, kiedy już dotrze do przedniej części tej przysadki, to jej komórki tej przysadki będą powodowały produkcję i wydzielanie hormonu kortykotropowego, czyli ACTH, jak dobrze wiemy. Wtedy to komórki kory nadnerczy w naszym organizmie będą stymulowały produkcję glukokortykoidów. No i takim przedstawicielem tych glukokortykoidów jest chociażby kortyzol. I proszę Państwa, glukokortykoidy, w tym kortyzol, mają w ogóle w naszym organizmie dwa typy receptorów, które są zlokalizowane na terenie hipokampu. I o hipokampie zaraz też powiem, natomiast pierwszy typ z tych receptorów dla glukokortykoidów będzie aktywowany na początku tej reakcji stresowej. Czyli po pierwsze ta reakcja stresowa musi być zapoczątkowana i to wzbudzenie musi zostać utrzymane przez jakiś czas. Natomiast drugi typ tych hormonów dla glukokortykoidów już będzie umożliwiał utrzymanie odpowiedniego stopnia nasilenia oczywiście tej reakcji stresowej i co dla nas jest bardzo ważne, wygaszenie w odpowiednim momencie, żeby ta reakcja stresowa nie trwała w nieskończoność. I również w naszym mózgu możemy mówić o strukturach, które właśnie będą regulowały przebieg stresu. Mówiąc struktury, mam na myśli ciało migdałowate i hipokamp. W przypadku ciała migdałowatego on umożliwia nam odpowiednie zinterpretowanie tego stresora. Dokładnie mówiąc, nadanie temu stresorowi zabarwienia emocjonalnego, z tym, że niestety zazwyczaj w odniesieniu do emocji negatywnych. To jest taka pamięć emocjonalna, ale właśnie głównie ma tutaj zastosowanie czy odniesienie do chociażby różnego rodzaju lęków. Prawidłowe funkcjonowanie tego ciała migdałowatego umożliwia nam też nadanie takiego wzorca interpretacyjnego wobec właśnie takich zachowań związanych z emocjami negatywnymi chociażby. Z kolei kora przedczołowa to jest taki pośrednik w tych relacjach między nami a otoczeniem, to jest po pierwsze. Dzięki temu możemy również odpowiednio zinterpretować stresor, ale też wybrać odpowiednią strategię postępowania. I w przypadku hipokampu często, ja przynajmniej od uczniów i studentów słyszę, ja się uczyłem wczoraj, na przerwie wiedziałem, teraz już nie wiem. No to moje pytanie zawsze jest to, pan się mnie boi? Nie, ja się boję tego, o co pani zapyta. Mówię, no też może być. I to zdanie wcale nie jest pozbawione sensu z tego względu, że hipokamp będzie odpowiadał za właśnie procesy pamięciowe. I jakby prawidłowe funkcjonowanie tego hipokampu jest dla nas przynajmniej niezbędne. Hipokamp też będzie zaangażowany w regulację tej osi HPA, czyli osi stresu, o której już wcześniej mówiłam. Może też dochodzić do sytuacji, w której ten hipokamp będzie ulegał uszkodzeniu. No bo co się dzieje w sytuacji, kiedy my jesteśmy narażeni na działanie takiego długoterminowego czy długofalowego stresu o bardzo dużym stopniu intensywności? No wtedy dochodzi do sytuacji, że wiadomo, te receptory dla glukokortykoidów, one będą aktywne, ale zahamowane będzie wydzielanie kortykoliberyny, czyli właśnie tego hormonu stresu. To z kolei powoduje, że glukokortykoidy gromadzą się tak naprawdę w niekontrolowanej ilości i powodują uszkodzenie hipokampu. To jest takie błędne koło, tutaj cała akcja tak naprawdę dopiero się zaczyna. Więc proszę Państwa, skoro mamy już jakby świadomość tego, jakie skutki fizjologiczne czy neurobiologiczne będzie ten stres u nas powodował, to warto się też zastanowić, co my możemy z tym zrobić, a w dalszej kolejności nasi uczniowie i studenci, żeby jednak te skutki nie były aż tak tragiczne dla nas samych. Mamy oczywiście różne style, według których my możemy sobie z takim stresem poradzić. Na czym my w takiej sytuacji stresowej możemy się koncentrować? Albo na zadaniu, czyli na tym, konkretnie na rozwiązaniu tego problemu, który dla nas jest źródłem stresu, tak byłoby najlepiej. Możemy też na emocjach, dlatego że często właśnie w takich sytuacjach stresowych przechodzimy w takie skrajne stany, od płaczu poprzez euforię, ale taką nie mającą nic wspólnego z normalną euforią i radością, więc też dobrze byłoby nad tymi emocjami i ewentualnymi wahaniami tych nastrojów emocjonalnych panować. Natomiast
nie wiem, czy najczęściej, ale często w każdym razie koncentrujemy się na unikaniu, robimy wszystko, żeby o czymś nie myśleć po prostu. I wtedy się okazuje, że jednak mamy czas posprzątać domu, myć okna, uczniowie robią dokładnie to samo, wmawiając sobie, że przecież tego nie jest tak dużo i ja na pewno zdążę po wysprzątaniu wszystkiego, co się tylko da. Więc proszę Państwa, z całą pewnością jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie sobie z takim stresem poradzić, odpowiednio na niego zareagować. Wystarczy tak naprawdę tylko chcieć, bo jeżeli nie my, no to kto? Bardzo Państwu dziękuję.